dlaczego zdecydowałeś się na zagranie w filmie History Roy? I czy podejrzewałeś, że ten film będzie tak kontrowersyjny dla producentów? Zgodziłem się, bo Jerzy zadzwonił i zaproponował mi główną rolę, więc potem byłbym sobie w brodę, jakbym odmówił, nie? Zawarliśmy tylko pakt, że jeżeli się okaże w trakcie zdjęć, że nie daje rady, no to jakby ja się nie obrażę i on mnie wyrzuci, żeby nie psuć filmu całego. No ale jakoś tam powiedzmy, że się udało. Natomiast czy spodziewałem się takich perturbacji później? Wiesz co, jak czytałem scenariusz, to tam widziałem dwa momenty, które mogłyby stać się gdzieś tam szpilą wokół niektórych frakcji politycznych w Polsce, ale nie sądziłem, że do aż takich rozmiarów urośnie ten cały problem. No ale mam nadzieję, że jeżeli coś wymyśli, jeszcze ktoś zobaczy ten film, bo czy zgadzasz się w takim razie z zarzutami, że film jest polityczny, niektórzy mówią, że pisowski? Chyba nie, no. Starałem się doszukać w scenariuszu jakichś na siłę fragmentów, które mogłyby... No to znalazłem gdzieś tam dwa, to o czym mówiłem, już wspomniałem przed zdjęciami o tym Jerzemu, ale to jakieś drobiazgi takie, nie? Natomiast... Chyba sztucznie trochę jest rozdęty, no bo ci chłopcy nie walczą, nie są w NSZ-cie dlatego, że akurat mają odchylenie narodowe, tylko dlatego, że tam mieli najbliżej, dlatego, że nie wiem, brat służył w NSZ-cie, którego zabili, no to Rój idzie siłą rzeczy tam. Oni walczą nie z pobudek politycznych, tylko dlatego, że ktoś wlazł im z buciorami po prostu w ich życie, no. Więc nie ma tam żadnego odchylenia narodowego, tam różne rzeczy się mówią o NSZ-cie, a propos tam, nie wiem, wmawia się im antysemityzm przy kolaboracji z Niemcami, tam szczególnie w okolicach Radomia, ale no, ja tam nie widzę w ogóle przesłanek politycznych, to jest, równie dobrze mogliby to być jakowcy, no, z tego filmu nie wynika, że mają jakieś skrzywienie polityczne w tą stronę, które można by dzisiaj odczytywać jako zachętę do głosowania na PiS, no ja nie głosuję na PiS, a jakby jestem za tym filmem. A czy to, że zagrałaś w tym filmie, wpłynęło na twoją na przykład karierę muzyczną? Czy masz jakieś nieprzyjemności z tego? Nie, no wiesz, filmu nie ma tak naprawdę, więc nie wpłynęło w żaden sposób. No. A płytę skończyłem dopiero teraz, więc na jesieni ruszam z trasą. Jakby się tak zgrało, że film by wyszedł, no to na pewno byłoby to miło dla mnie. Natomiast ja to traktuję jako fajną przygodę. No. Każdy chłopak by chciał po lesie z karabinem polatać, nie? I zabić ze 40 osób, z których krew tryska, to sztuczne. A jakbyś może jeszcze inaczej zachęcił młodych ludzi do obejrzenia tego filmu? Wiadomo, nie ma go w kinach, ale można go oglądać na różnych pokazach pozakinowych, alternatywnych. No ja zachęcam o tyle, że jest to naprawdę z dużym rozmachem film zrobiony. Zupełnie w niewspółczesnym stylu, w sensie cały film jest nakręcony mastershotami, czyli bez cięć, jakby długie ujęcie jak u Hasa, nie? Tak trochę teatralnie jest opowiadany. Piękne sceny są, tam mordowania tych ubeków, jak krew się leje aż na pierwsze rzędy. No i przede wszystkim jest to film bez Szyca i Adamczyka w rolach głównych. No, w końcu można zobaczyć nieograne twarze. No bo ja tam nie jestem aktorem, ale moi koledzy, znakomici młodzi aktorzy naprawdę pokazali tam kawał dobrej roboty. No i fajnie było, żeby ktoś mógł to zobaczyć, nie? A jak właśnie czułeś się w tej roli aktora? Był to twój debiut, tak? Tak. Znaczy, jak miałem 12-11 lat w Teatrze Telewizji, grałem małego księcia, to nie wiem, czy się liczy, nie? Trochę niepewnie się czułem, ale na szczęście koledzy aktorzy bałem się, że będą tam, wiesz, zjedzą mnie, że główniaka im zabieram, ale na szczęście bardzo mnie wspierali i tam pomagali w tych trudniejszych dla mnie momentach, więc jakoś tam chyba się wybroniłem. Zresztą jest taka podobna zasada, że amatora przed kamerę można wpuścić, natomiast absolutnie nie wolno go wpuścić do teatru, nie? Bo to już wymaga jednak umiejętności nabytych w szkole aktorskiej. A czy myślisz, że ten film jednak trafi do kin, że młodzież będzie mogła go zobaczyć, nie wiem, w większym rozmiarze? Szansa? Nie mam pojęcia. Nie, no szansa na pewno jest. No to wiesz, nie w moich rękach, to Jerzy jakby walczy o to, nie? Więc na pewno byłoby miło. Jak myślisz, dlaczego tak mało filmów powstaje o żołnierzach wyklętych, w ogóle o tamtych czasach, o walce z komuną? Mhm. Po pierwsze dlatego, że kino ma służyć chyba głównie rozrywce. Jak widzę afisze kinowe, co jest grane, no to w większości są to komedie romantyczne, nie? Ale z tym samym scenariuszem. W Ameryce robi się wielkie filmy kinowe, produkcje, które opowiadają właśnie o bohaterach wojen czy patriotach. To nie tylko rozrywka. Wiesz co, nie wiem, no, nie odpowiem ci na to, bo znaczy mogę się odpowiedzieć, ale to wytniesz. No, to, wydaje mi się, że Polacy też są zmęczeni jakby tym ciągłym rozpamiętywaniem, że tam Polska, Solidarność i tak dalej, szczególnie młodzi. Dlatego też powinni pójść na ten film, bo tutaj nie ma takiego biadolenia, nie? To są ludzie z krwi i kości, którzy tam
mają swoje problemy i przywary swoje też. I ten film jest raczej z dala od takiego patosu, wiesz, ram, co to tam, tam emol, wiesz, za Polskę, tararin. Myślę, że jest dosyć młodzieżowy taki film. Nie? Ale właśnie nazywałeś, że to wspominanie o Solidarności to jest takie jakieś tam biedolenie, tak? W sensie nie, bo żebyście się mnie źle nie zrozumieli. Bardzo ważna jest pamięć, nie? Ważne Dlaczego? Jest, żeby młodzi ludzie, no człowiek, który nie zna swojej historii, jest jak, wiesz, zamknięty w ciemnym pokoju, no nie wie kompletnie, co się dzieje. No, z historii można się uczyć jakby i przewidywać przyszłość, no. Natomiast sposób, w jaki to jest podane, może jest męczący, no tam pochody, jakieś wiece tego typu, no. To może o twojej nowej płycie, o najnowszych planach. Wiesz co, no właśnie skończyliśmy nagrywać, teraz jeszcze trzeba ją zmiksować. No i na jesień ruszam w trasę, na pewno będę grał z... Najprawdopodobniej będę grał całą trasę z Hejem przed nimi, bo skończyłem współpracę z nimi, grałem z Hejem 3 lata na klawiszach, teraz się przesiadam jakby ze swoim składem. Na jesieni ruszamy z trasą, no jak się uda, to może w listopadzie płyta wyjdzie, a jak nie, to na pewno jakiś klip, jakiś singiel. Także zapraszam serdecznie, jakbyście gdzieś zobaczyli plakat czy coś, to wpadajcie w ogóle z tej siły. Skoro pod skórą byłem, na uszy.